dzisiaj 10. dzień festiwalu. Rozpoczynamy w Arsenale wieczorową porą, bo dzisiaj cały odcinek poświęcimy imprezom. Jesteśmy pod namiotem, pijemy sobie chłodzące napoje, jest pięknie. A kinowiczów zapytamy, co robią po seansach. Zapraszam. Jest sobota, wybieracie się dzisiaj gdzieś wieczorem na imprezę po kinie? Tak. Gdzie? Na koncert wybieramy się, Nowe Horyzonty. Niestety nie mam planów. Dzisiaj może jeszcze film na rynku i ewentualnie to wszystko. Jeszcze nie wiem, jesteśmy przyjezdni. Przyjechaliśmy z Leśna i po kinie gdzieś skoczymy na rynek. Ale jeszcze nie wiemy gdzie. Poznajmy miasto. Jeszcze się łapie, czy pyta? Nie wiemy jeszcze. Wszystko się okaże. Nigdzie. W domu. Dopiero Wrocław odkrywamy, ale... Ogólnie cały festiwal mnie pozytywnie zaskoczył. Prawdopodobnie zawalujemy do rana, do samego rana w klubie Arsenal. Zazwyczaj tego nie planuję, ale w związku z tym, że mieszkam niedaleko i wracam na pieszo, także staram się wracać, żeby było już jasno. Chodzę po rynku naszym wrocławskim, który jest kapitalny, piękny, uroczy. Tylko można w domu się bawić dobrze, w tym wieku. Do Daytony. Oczywiście do Daytony. Gdziekolwiek, naprawdę. Mam Panieński, do Tabasco. Myślę, że trochę snu, bo 10:00 następna partia filmów. Ja polecam z klubów Szajbę, Niskie Łąki. Chciałbym, żeby nie było końcowej godziny, bo wszyscy się bawią, jest wspaniale. No ale to rozsądek zawsze podpowiada, serce podpowiada, które trzeba wrócić. Zobaczymy, jak się rozkręci impreza. Być może faktycznie będzie to powrót o godzinie rannej. Z nami proszę nie ten. U mnie Jedności Narodowej 178 przez 11. Mamy takie kółko wzajemnej adoracji, jest ciekawiej. Gdzie się śmiejemy z prezesu Wrylewskiego i brygady. Czekamy na King Majda z Stanotogólnym. Tak, zdecydowanie. Byłam tutaj 2 lata temu, a w tym roku jestem pierwszy raz na erze, teraz jakby. Świetnie. Bawimy się cudownie. Fantastycznie. To jest festiwal, który mnie edukuje w kinie współczesnym, na którym wyrosłam. Jeździ na niego od 6 lat? 6 lat. Więc jest w ogóle najważniejszym wydarzeniem filmowym w roku. Od dawna, od Cieszyna. Ale w tym roku nie zobaczyłam nic powalającego. Po to jestem na reżyserii, żeby być po drugiej stronie kamery. Dziękuję. Tym jak mnie słychać, chyba nie za dobrze. Ten mikrofon jest zdecydowanie za duży. Byłem w Szajbie wczoraj, jest bardzo znakomicie, naprawdę polecam każdemu, kto lubi dobrze imprezować, a nie wyjechał na wakacje jeszcze z Wrocławia, żeby sobie wpadł tutaj i sobie towarzysko miło spędził czas. Polecam, naprawdę. Czekamy na jutro na kulminację. W Szajbie, zawsze, ale strasznie świecicie po oczach. Nieprawda. Właśnie bardzo fajnie. Ja tak zaczynam. Naprawdę? Jestem nagrywany? Chciałem powiedzieć, że Szajbunia jest najpiękniejsza na świecie. Dopiero przyszłam, ale już sobie pobansowałam. To jest panna młoda. Jestem zachwycona. Rynek powoli pustoszeje. Jest już chyba 6 rano. Cała noc imprezy za nami. Tak się bawi Wrocław na festiwalu Era Nowe Horyzonty. Ja się z wami żegnam. Nie wiem, czy dzień dobry, czy dobranoc. Tak czy siak, pa!